Kolejna edycja Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury dobiegła końca. Tradycyjnie spotkaliśmy się w Izabelinie, w Centrum Edukacji Przyrodniczej Kampinoskiego Parku Narodowego, a także podczas transmisji online. Zresztą, nagranie dostępne jest cały czas na naszym kanale. Ale to, czego nie zobaczycie na filmiku, to kuluary. Strefa wystawców, spotkania z fotografami, ze znajomymi i przyjaciółmi. Z ludźmi, którzy, tak jak my, chodzą do lasu, siedzą na bagnach, na łąkach, żeby fotografować przyrodę albo po prostu podziwiać otaczający nas świat. Ale nic straconego. Chciałbym Was teraz zabrać na krótkie podsumowanie tego, co działo się w Izabelinie za kamerami. Zapraszam, chodźcie ze mną. Szanowni Państwo, ja się nazywam Jerzy Grzesiak. Jest duża szansa, że mnie nie słyszycie. Szanowni Państwo, strefa wystawców pełna nie tylko od wystawców, ale odwiedzających, więc mam nadzieję, że uda mi się przepchać do tych najfajniejszych stoisk. Tradycyjnym gościem festiwalowym jest magazyn przyrodniczy Salamandra. Od kiedy jesteś z nami? Powiedz. Aż od 2009 roku. Co do nas przywiozłeś? Jakaś najfajniejsza rzecz, która jest dzisiaj w Kanon Polska w Izabelinie. Kanon, nie tylko Kanon Polska, na całym świecie. Witam, Hubert Gajda z tej strony, firma Huga Nature, tutaj moje pomocnicy. Witamy pomocników, cześć, jak macie na imię? Maksymilian Gajda. Nathaniel Gajda. Cześć, Marek Ziemkowski, firma Sansa Europe. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marki Peak Design w Polsce. Tegoroczny festiwal Wizje Natury obfituje naprawdę w wystawców najlepszego sprzętu fotograficznego. Witamy na stoisku Fotoforma. Dzień dobry. Jestem tutaj ze stoiskiem naszym Fotoforma i z Sigmą. Co to jest? Nowa Sigma 7200. Mamy tutaj jednego kolegę, którego trzeba zapytać o to, jak fotografuje. Jak się masz dzisiaj? Jak ci się podoba festiwal? Chyba jest okej. Cześć, jestem Rafał Wylegała z Sony Europe. Zajmuję się zawodową fotografią w Sony. Przywiozłem jedną unikalną rzecz. To jest najnowszy obiektyw 300 mm 2.8, który miał premierę w zeszłym tygodniu światową. Mariusz Łężniak, ambasador Panasonic Polska. Nowy Lumix G9 Mark II plus nowy odnowiony obiektyw 100-400. Cześć, nazywam się Rafał Prucnal, jestem dyrektorem handlowym Patona Polska. Jestem kolejny raz z Wami na Wizjach Natury. Jest to świetna impreza. Co jest niesamowite, to cieszycie się tutaj, oglądając wspaniałe zdjęcia przyrody, i zauważyłem coś wyjątkowego. Nie chodzicie obwieszeni sprzętem, tylko pokazujecie świetne zdjęcia, opowiadacie o tej przyrodzie. Niesamowite, bardzo mi się to podoba. Ale teraz te ładne te aparaty robią takie, tutaj takie gałeczki są. I co? I to też nie wiem, co to jest. Ale ładne. Wystawcą na festiwalu Wizje Natury jest Nikon. Kim jesteś, co tutaj robisz i co do nas przywiozłeś? Nazywam się Wiktor Sobolewski, zajmuję się w Nikonie marketingiem, z fotografami zawodowymi, sprzętem zawodowym, edukacją, no jak to w marketingu wszystkim. Najnowszy chyba 186Z Zoom, który jest jeszcze amatorski, ale jest w takim zakresie, jakiego wcześniej nie bywało. No to lekkie. Boję się podrzucać, bo pewnie nie jest zadanie. Dzień dobry. To jest 150-400, czyli nasz flagowy teleobiektyw z zbudowanym telekonwerterem 1.25. Międzynarodowy Festiwal Wizji Natury to nie tylko prelekcje strefa wystawców, mamy też zdjęcia. Oczywiście, że mamy zdjęcia, bo to jest festiwal fotograficzny, ale mamy takie prawdziwe zdjęcia. Teraz wszyscy oglądają zdjęcia na ekranach, na komórkach, a nie widać szczegółów, nie widać głębi kolorów, które widać na wydrukach. A który to jest twój festiwal fotografii przyrodniczej? A nie wiem. Ale jesteś tu pierwszy raz? Nie, jestem tu wielokrotnie. Pierwszy. 8, 10. Ojejku, nie wiem, ja od dzieciaka w sumie jestem, bo z tatą przyjeżdżam, więc nie wiem, który, nie pamiętam. Mój drugi akurat. Drugi. Pierwszy. Zbywaj. Festiwale to owszem przyjeżdżam już od chyba z 10 lat. Od lat? Kilkunastu? A ile było wizji? Nie wiem. Mój to jest 19. Dokładnie.
Ale złapaliśmy oseska. 12. Wydaje mi się, że 10. Cześć, jestem tutaj nie pierwszy raz i przyjechałem, bo lubię. Dzień dobry, to mój pierwszy festiwal. I jak? Pierwszy offline, tak to online to chyba trzeci. Jest lepiej offline czy online? Offline, zdecydowanie. A czemu? No można porozmawiać, można sobie obejrzeć te wszystkie stoiska, to wszystko niedostępne normalnie online, więc no jakby zupełnie inny kontakt z drugim człowiekiem. Jak to jest mieć ojca, który siedzi w lesie? To super. Znaczy... Dlatego tutaj przyszliśmy, będziemy się grzać w tym czerwonym reflektorze. W gronie wystawców mamy również ciebie. Jak się nazywasz, co robisz i po co tu stoisz? Po co tu stoję? Chociażby po to, żeby z tobą rozmawiać. Nazywam się Katarzyna Gubrynowicz. Tutaj mam do zaoferowania kalendarze z Polski i tym razem i z Islandii, i z Polski. Wojciech Giża, wydawnictwo Gissa. Jestem biologiem i wydaję książki o roślinach chronionych w Polsce. Jestem przedstawicielem swojej firmy Art Natura i wystawiam swoje produkty, czyli ptaki z drewna głównie, koszulki, poduszki i własnego autorstwa obrazy. No, czy warto przyjeżdżać na taki festiwal? No, pewnie, że tak. Są super wrażenia. Tyle pięknych zdjęć naraz i emocji. Dużo inspiracji, szczególnie po pokazach multimedialnych, gdyż jest to coś, czego osobiście nie robię, a z takich rzeczy moim zdaniem warto najbardziej czerpać. I zobaczyłem znajomych, których znam również z innych okręgów, plenerów i to z tego miejsca wyniosę. Spotkać ludzi, których poznałem przez internet, między innymi zobaczyć sprzęt i przetestować. I jestem bardzo zadowolony z tego, jak to jest zorganizowane. Przede wszystkim, żeby poznać tych ludzi, ich spotkać i zobaczyć te zdjęcia, które wizję prezentują. I fajnie sobie tak sobie tu siedzieć, czy nie za bardzo? Bardzo fajny festiwal. Myślę, że atmosfera tutaj dużo robi dobrego. Tu jest masa fajnych ludzi. Masa fajnych ludzi, którzy mają, myślę, że wspólny cel też, wspólne zajęcie, wspólną pasję. To jednak jednoczy różne osoby. Witam serdecznie. Przyjechałam na festiwal przede wszystkim dla niezwykłej fotografii przyrodniczej, ale też, żeby spotkać się niezwykłymi ludźmi, którzy fotografują przyrodę, bardzo ją szanują w sposób etyczny, w sposób mądry. Rozeznać konkurentów na przyszły rok. Przyjechałem, aby zaprezentować mój okręg warmińsko-mazurski i żeby zobaczyć bardzo fajne zdjęcia, co mi się udało, mam nadzieję, w obu przypadkach. W drugim na pewno, mam nadzieję, że w pierwszym również. Dla świetnego towarzystwa i dla świetnej fotografii. A już nie widziałeś tych wszystkich zdjęć tyle razy, że one się powtarzają i to już bez sensu? Nie no, co roku widzimy coś nowego, więc warto przyjeżdżać. No bo to jest bardzo ciekawa impreza. Oglądać świetne zdjęcia. Także pokonujemy spory szmat drogi, żeby zobaczyć świetne zdjęcia, filmy, spotkać się z najlepszymi fotografami przyrody. Ty też? Tak, oczywiście. Przede wszystkim ja też. Podobno fajnie to jest. I co? No, okazuje się, że jest okej. Tego pana nie puścimy na YouTubie. Najlepsza rzecz na festiwalu? Herbata ciepła z cytryną. Przyprowadza mnie tutaj ambicja. Ambicja starcia z innymi fotografami, porównania się, konfrontacji swoich wyobrażeń, pasji, konfrontacji zdań. Jestem wolontariuszką. Co robisz jako wolontariuszka? Operuję kamerę. Operować kamerę? Czy jak operujesz kamerą, to masz czas na Facebooka albo Instagrama? Nie. Spotkać się ze znajomymi. Czyli też ze mną? Tak. Dobra odpowiedź. Nie. Bo tu jest święto fotografii, a przede wszystkim tu są wspaniali ludzie. Przyjeżdżam, bo lubię spotkać się z fajnymi ludźmi i generalnie lubię popatrzeć na fotografię przyrodniczą. Po prostu zobaczyć coś ciekawego? Przyjechałem przede wszystkim, żeby oglądać piękne zdjęcia i zobaczyć kupę fajnego sprzętu. No przede wszystkim, żeby się spotkać z ludźmi. Ja dzisiaj przyjechałem specjalnie na pokaz Sławka Kotary. Żeby spotkać przyjaciół, świetnych fotografów, pooglądać fantastyczne zdjęcia i pomagać tutaj wszystkim napić się kawy, herbaty. Czemu warto? No bo kocham przyrodę, kocham oglądać zdjęcia, lubię oglądać, co robią inni, inspiruję się tym, no nie wiem, to mój świat. No zdjęcia, zobaczyć piękne, ale już się skończyły, niestety. Cześć, co dzisiaj wygrałeś? Jakieś wielkie pudło wygrałem, ogromne, drukarka,
ale też wygrałem Grand Prix pokazów multimedialnych i bardzo się cieszę z tych nagród. A która to twoja herbata na festiwalu i który to twój festiwal? Jest to mój chyba 5. festiwal. Która herbata? Nie wiem, zawsze brałem termos, nie liczyłem. To jest mój pierwszy festiwal bez termosa. Czy jechałaś, skoro i tak siedzisz za sceną? Żeby działało wszystko. Myślisz, że się udało? Na pewno. Tak jest. Gwiazdki błyszczą i migoczą, aż wyjrzały ptaszki z gwiazd jakby. Po co ci tyle kabli? Zawsze się jakiś przyda.